Cześć, tu Kamil. Tematem dzisiejszej lekcji będzie liczenie poprawne i niepoprawne. Wydaje się to być absurdem, aby uczyć dzieci liczenia błędnego, ale tylko w ten sposób doświadczą i zrozumieją, czym jest liczenie poprawne. Jest to podstawowa, aczkolwiek kluczowa umiejętność w nauce matematyki. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy obiecujemy dziecku 7 cukierków, a dajemy mu tylko 5. Jeśli nie będzie w stanie tego zweryfikować, zje o 2 cukierki mniej. Podczas wykonywania codziennych czynności wprowadzajmy błędne liczenie. Tak, aby dziecko mogło nas poprawić. Na pewno będzie to świetna zabawa. Pokażmy zatem, jakie możemy napotkać błędy przy przeliczaniu obiektów. Możemy ominąć któryś z obiektów. 1, 2, 3, 4. Kolejnym przypadkiem będzie, kiedy policzymy któryś obiekt 2 razy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Następnym błędem będzie liczenie obiektów, których nie ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wyjątkiem jest jednak liczba 0. Możemy zacząć od przeliczania pustej przestrzeni. 0, 1, 2, 3, 4, 5. W każdym z tych przypadków nie wiemy, jaka jest liczba liczonych obiektów. Zatem jak liczyć poprawnie? Zwróćmy uwagę na to, żeby każdemu dotknięciu klocka towarzyszył kolejny liczebnik. 1, 2, 3, 4, 5. Jeśli dziecko nie zna jeszcze liczebników w odpowiedniej kolejności, ważniejsze jest to, aby wypowiadanemu słowu towarzyszyło jedno dotknięcie klocka. 1, 3, 5, 9, 12. Pamiętajcie, że wszystkie zadania nie są pokazem, który prezentujemy przed dziećmi, ale angażujemy je w wykonywanie ćwiczeń. Ważne, aby pracować na tej samej ilości klocków. Spróbujmy prostego ćwiczenia. Poprośmy, aby dziecko rzuciło kostką i wybrało tyle klocków, ile wypadło nam oczek. Aby to urozmaicić, możemy użyć większej ilości kostek albo wybrać klocki w odpowiednim kolorze. Dziękuję bardzo za udział w lekcji. Zapraszam do kolejnych. Subskrybujcie nasz kanał i odwiedźcie nas na Facebooku i Instagramie. Ucz się z domu. Do zobaczenia.